Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Przestrzeń Marka Rotki, Wieczorne Rozmowy. Dzisiaj mamy wyjątkową przyjemność gościć dwóch artystów, którzy porozmawiają o trzecim artyście. Naszymi gośćmi dzisiaj są pan dr Paweł Susit, malarz, pedagog również, oraz jego wychowanek, pan Grzegorz Kozera, który poprowadzi dzisiejszą rozmowę. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie na drugim już spotkaniu w ramach Przestrzeni z Markiem Rotko. Jest mi niezwykle miło, że zechcieli Państwo przyjąć to zaproszenie i pojawić się tak licznie. Dziękuję przy okazji organizatorom za zorganizowanie tego spotkania, a zwłaszcza pani Mariannie Otmianowskiej za zaproszenie mnie i panu profesorowi Pawłowi Susidowi za przyjęcie tego zaproszenia. Odważne. Mam nadzieję, że nie będzie żałował tego eksperymentu. Jest to dla mnie o tyle dziwna sytuacja, bo zazwyczaj to pan profesor zadawał pytania podczas naszych spotkań w pracowni, przeglądów korek. Teraz odmienia się ta sytuacja. Ja jestem drążącym, poszukującym jakichś rozwiązań, pytającym, więc jest to nowe dla nas takie przeżycie. Chciałem tylko zachęcić Państwa do żywego uczestniczenia w tym spotkaniu. Wydaje mi się, że pan profesor nie będzie miał nic przeciwko temu. Zawsze podczas naszych spotkań publiczność miała swój głos, była mile widziana. Powiem jeszcze tylko, zanim przystąpię do pierwszych pytań, że temat tych spotkań jest niezwykle adekwatny do nazwy samej pracowni, bo nasza pracownia malarska, w której miałem przyjemność studiować, nosi nazwę Przestrzeń Malarstwa. Tu mamy okazję obcować z przestrzenią Marka Rotki, więc jest w pewnym sensie jakaś taka zbieżność, czy nawet fenomen tego zagadnienia. Zanim jeszcze przystąpię do pytań, czy serii takiej klasycznej naszej rozmowy, powiem o moim jakby takim w krótkim wydaniu stosunku do Marka Rotki, że oprócz tego, że jest to podobieństwo nazw, właśnie tu przestrzeń malarstwa, przestrzeń Rotki, powiem, że w naszym wnętrzu katalog Marka Rotki był niezwykle obecny w bibliotece szkolnej, w bibliotece pracowni, był jednym z najczęściej wypożyczanych, więc jakby silna jest to taka postać dla mojego pokolenia, dla mojej grupy. Pierwsze pytanie może, jakie skieruję do pana profesora, tak żartując trochę, czy nawiązując do jego twórczości, posiłkując się jego obrazem, Starzewski i Strzemiński mylą mi się. Czy zdarzyło się panu pomylić kiedyś Marka Rotkę z jakimś innym artystą? Czy ta postać jest na tyle silna, klarowna, taka wyrazista? Dzień dobry Państwu. No nie zdarzyło mi się pomylić Marka Rotki z innym malarzem, ale też nie znam całej twórczości Marka Rotki, więc przypuszczam, że pierwszy okres, który tutaj jest prezentowany również w małym wyborze na tej wystawie, mógłby spowodować jakieś pomyłkę. Pomyłkę właśnie, tak, bo silne skojarzenia. Tak, dla mnie byłby trudny do rozpoznania. Sam przeżyłem olbrzymie zaskoczenie, kiedy trafił mi w ręce dwutomowy album prac Marka Rotki, który dzielił się na poprzedni okres i później te obrazy wielkich pól, jak to się przyjęło tak, nazywać. Tak. Nie znałem tak dobrze jego początków i byłem pod wrażeniem, jak długo artysta dochodzi jakby do głównego swojego sposobu pracy, ekspresji. Tak, do sposobu wyrażania, do tego, co przyjęliśmy za najistotniejsze dla niego, prawda? Tak. Największe osiągnięcie. Także z tymi wcześniejszymi obrazami
jest mi najtrudniej się oswoić. Ale mówi pan o tych z lat 30., czy tych surrealizujących takich figuratywnych jeszcze? Tak. No, nawet te latające drobne pola, które... Tak, wieloformy zwane. Wieloformy, tak, one też jeszcze nie są tak... Do końca... Kojarzone, nie, ja ich oswojone nie przez pana. A proszę powiedzieć, bo ja tu mówiłem o tym takim aspekcie szkolnym, że dla mnie, dla moich kolegów z pracowni w postaci Marka Rotki była często przywoływana. Nasz profesor Leon Tarasiewicz niezwykle sobie cenił tę postać, często o niej mówił podczas korekt, jak także i o Bernecie Newmanie, którego rodzice pochodzili z Łomży, jakby no, hołubił bardzo tych artystów. Czy podczas pańskich studiów na Akademii Pracowni Tadeusza Dominika mówiło się o Rotce, czy był przywoływany, koledzy komentowali? Ciekawe jestem, jak inni pana właśnie znajomi ze studiów odnosili się do Rotki. Czy były też tak silną postacią jak dla mojego pokolenia? No, były to inne czasy, domyśla się pan. Ja robiłem dyplom w 78 roku i byliśmy troszkę odcięci od zachodniej sztuki. Może nie aż w takim stopniu, żeby teraz za kombatanstwo uznawać to poznanie jej, ale pamiętam, że na moim roku najbardziej fascynujący był pop art amerykański. To tym żeśmy się fascynowali. Mm-hmm. Oczywiście znaliśmy jej Rotkę również z wykładów historii sztuki i ekspresjonizm tak. Amerykański. Duże płótna, to wszystko, technologie nas fascynowały, amerykańska technologia, ten kolor. Pamiętam, wspomniany przez pana profesor Tarasiewicz powiedział, że swój pierwszy pobyt w Ameryce i zapoznanie się z akrylami, z kolorami, jakie tam istnieją, z płótnami, z technologią taką, z wielkim formatem. Tak. Mogę to porównać do takiej sytuacji, teraz mi przyszło do głowy, że nasz wybitny, zmarły niedawno malarz Jacek Sempoliński, jeśli państwo pamiętacie jego twórczość, który na dziurawił płótna, właściwie wyżywał się. Ranił je. Tak, zużywał je maksymalnie. Tak. I zamalowywał aż do zdarcia takiego. Do zdarcia, ale i kolor tam brunatny, tak szlachetny osiągał, że już w pobliżu wyrzucenia można by było je, przynajmniej profan mógłby tak to uznać, to kiedy profesor Waldemar Baraniewski przysłał między innymi mnie, ale kilku kolegom zdjęcia z pracowni właśnie Jacka Sempolińskiego, gdzie te maleńkie strychy zamieszkiwaliśmy i te płótna zgromadzone na półkach maleńkie, to stało się jasne, dlaczego to nasze malarstwo miało i ten format, a być może dlaczego brnął z tą swoją techniką tak daleko. Tak. Natomiast jak Leon Tarasiewicz zobaczył amerykańskie przestrzenie, amerykańskie formaty, amerykańskie farby. Potencjały. Tak. No mógłbym takie przykłady mnożyć, jak czarny kwadrat Malewicza znany, ten przełomowe płótno, jak zobaczyłem tę farbę chyba przemysłową. Tak. Techniczną. Tak. I szedłem do tego płótna pięknie wyeksponowanego na końcu sali, to chyba było w Martin Gropiusbaum w Berlinie widziałem. I przyszedłem, dochodząc, zobaczyłem to zniszczenie, to spękanie tego płótna. To przecież miało znaczenie. Miało swój wyraz taki dosłowny, namacalny, tak, fizyczny wręcz, niemalże. Wręcz wzruszenie powodowało. A proszę powiedzieć, bo zapytałem się o kolegów, o studentów, a czy profesorowie mówili często może o Marku Rotce, to miałem takie skojarzenie z pana profesorem Tadeuszem Dominikiem, oglądając te wieloformy. Już wiem, że o takim bezpośrednim inspiracji mowy raczej nie powinno być, ale może jakieś zauroczenie. Tadeusz Dominik był przecież w latach 60. na stypendium w Stanach Zjednoczonych. Pokażę może państwu zdjęcie.
życia właśnie profesora Dominika. Też tak się mówi o Marku Rotko, że jest współczesnym Rembrandtem. Jakby tu można mówić o pewnej rodzinie artystów, o pewnej takim klanie, jakiejś dynastii. Przecież każdy artysta bierze się ze spuścizny z przeszłości innego artysty. Więc jakby to szukanie podobieństw jest, wydaje mi się tutaj wskazane, czy jakby na miejscu. Proszę spojrzeć, Wieloformy Marka Rotko, doskonale Państwu znana praca, tutaj na wystawie. Teraz pokażę pracę Tadeusza Dominika, a jeszcze później jedną wczesną pracę pana profesora Susida, gdzie jakby te takie poszczególne etapy, fazy są jak najbardziej, są w moim rozumieniu istotne. Nie wiem, czy widzą Państwo analogię, czy jest to tylko moja nadinterpretacja, być może jakieś takie organiczne kształty. Jak pan to dostrzega? Czy będzie no pan... To się robi bardzo interesujące, bo pan tutaj szuka plagiatu, zdaje się. Proszę? Pan chce znaleźć plagiat, ale... Nie plagiatu, tylko podobieństw takich rodzinno-formalnych. Nie wiem, czy jak pan do tego się ustosunkuje. A proszę jeszcze spojrzeć... Podobieństwo jest ewidentne, prawda? Niewiele w ramach abstrakcji ekspresyjnej tych gestów można wykonać, także to wcale nie ma nic dziwnego, że te obrazy są podobne i czuje się ten klimat. Na pewno miało wpływ na profesora Dominika, gdybyśmy go zapytali, jego spotkanie ze sztuką amerykańską. Niemożliwe, żeby jeśli ja wyjeżdżając w latach 70. na Zachód, tak, to w 50. latach kontakt z tą Ameryką, ze sztuką, z tym rozmachem był olbrzymi. Tak, to pozwoliłem sobie pokazać pana pracę z lat właśnie studenckich jeszcze, jakby, co jest takim podkreśleniem, że każdy artysta musi przechodzi taką drogę od swego rodzaju dochodzenia, stwarzania siebie, pełna ekspresji, silna, sugestywna praca z lat studenckich, no, doprowadziła do pracy przy użyciu szablonów, jakiejś takiej formy technicznej, więc też jest takim podobieństwem, analogią do drogi Marka Rotko. Wydaje mi się, że... Jak pan wyciągnął tę pracę, a ja przyznam szczerze, że nie byłem zadowolony, jak nie wyciągnęli, bo ona znajduje się w Muzeum Akademii Sztuk Pięknych, tak. Bo to jest praca z mojego dyplomu. To długi czas starałem się sobie jakoś zracjonalizować tę drogę, która mnie doprowadziła później do tych moich gestów bardziej geometrycznych, prawda? I jeśli chodzi o ten obraz, to ja mam dla niego sentyment ze względu na tytuł, którego jeszcze nie wprowadzałem wprost na obrazie, natomiast tytuł dyplomu był już pewną taką próbą użycia tekstu, bo brzmiał Powódź w ostatnim burżuazyjnym garnizonie, a więc wyobraźcie sobie Państwo rok 1978, jeszcze zanim się tutaj zaczęły jakieś rewolucyjne przemiany. I ja, który troszkę prowokująco, bo na lekcjach, na wykładach marksizmu mówiono nam o przodującym ustroju, a ja zobaczyłem tę różnicę, więc troszkę ironicznie wprowadziłem takie formy troszkę tonących żołnierzy między rybami, takie wodne klimaty i dałem ten tytuł, czyli... O ile mam jeszcze sentyment do tego obrazu, to ze względu na to pojawianie się tej pewnej ironii. Ale ta praca jest jeszcze z takich większych formatów, bo w pewnym momencie zdał sobie pan sprawę, że malowanie dużych prac w polskich warunkach jest jakby nieprzyzwoite, że jakby graniczy z taką poważną megalomanią artystów, że jest w sumie nieprzystające do realiów. Czyli wychodząc od dużych prac, zbliżył się pan do małych, kameralnych niemalże. W przypadku Marka Rotko jest odwrotnie. Jak pan uważa, czy gdyby Mark Rotko jednak nie mieszkał w Stanach Zjednoczonych, to jednak
i mielibyśmy z innego typu skalą do czynienia prac. To jest kolejne pytanie. Moje przemyślenia są takie, że sztuka w ogóle jest odbiciem epoki i ten niemożliwe, żeby abstrakcja w tej formie powstała bez dzisiejszej technologii, bez dzisiejszego etapu cywilizacyjnego i bez przejścia tego wszystkiego, co w historii sztuki się działo wcześniej. Tak mi się wydaje, chociaż często dyskutując z malarzami, oni udowadniają mi, że na przykład we freskach Piero della Franceschi można znaleźć bardzo ładne fragmenty czysto abstrakcyjne, abstrakcyjne, geometryczne. To fakt, ale trzeba by to było oddzielić od tego, że jest to część ściany czy dekoracji, na którym postacie występują i cała ta historia. Zanim jeszcze może pokażę kilka prac takich charakterystycznych dla Pana, no, teraz, z którym jest Pan jak najbardziej kojarzony, identyfikowany, przywołam jeszcze dwa takie właśnie z lat 80., które niedawno pokazał Pan w Salonie Akademii, pełnych ekspresji dużych na papierze, żeby jeszcze bardziej obronić tę moją tezę, że organizm malarski jest tak żywy. Podczas przygotowywania się do tego spotkania, czytania kilku tekstów, zdałem sobie sprawę, że jednak jest sporo rzeczy, które Pana z postacią Marka Rotko łączą. Wielu krytyków sztuki, znawców wykazywało, co jest oczywiście ewidentne, że Mark Rotko przy okazji geometrii, formy abstrakcyjnych stara się wyrażać ogólnoludzkie, humanistyczne treści trawiące człowieka. Wydaje mi się, że w Pana przypadku też można mówić o tym, gdzie język abstrakcji, język geometrii służy Panu do wyrażania podobnych myśli, wątków. Jakby to jest też to zbieżne z Markiem Rotko. Czy zgodzi się Pan z tym sformułowaniem? No, z okazji tego spotkania troszkę wczytałem się w życiorys Rotki, bardziej zbieżne z wydało mi się, znaczy podobieństwo w jakimś prospołecznych zainteresowaniach. Wiem, że on tam był empatią i zainteresowaniem dla prostego człowieka. Mhm. Człowieka pracy się wyróżniało, to coś takiego odkryłem. Ale teraz jak Pan prowadzi tę drogę, te moje wcześniejsze prace wyciąga, to widzę, że podobieństwo jest jeszcze inne. Proszę śmiało. Odchodzenie od figury na przykład. Tak, tak, prawda? Tak, odrealnianie. Tak. Czym to się skończy, nie mogę obiecać, bo ja jeszcze ciągnę. Natomiast on już nic nowego nie stworzy i zamknął tą geometrią swoją kartę. Tak. Tu pozwoliłem sobie pokazać zestaw do kolorowania z szablonu, którym się Pan posługuje. Tak zastanawiając się nad Markiem Rotko, pomyślałem sobie, że w pewnym momencie, w tym sensie też można mówić o jego szablonach, o jego klasycznych motywach, znakach. Może jest to nadużycie, czy nawet brutalne z mojej strony, ale no, pewne klucze, kody kompozycji ma opracowane i jest to jakiś sposób, może bardziej humanistyczny szablon. Nie wiem, czy Pan by szedł tym moim tropem? Nie będę ukrywał, że chwilę żeśmy rozmawiali tam na wystawie na ten temat i takiego bezpośredniego związku między użyciem przeze mnie szablonu a tym malarstwem dużych form no, nie widzę. Ja ten szablon w bardziej prozaiczny sposób kiedyś po prostu kupiłem jakąś ilość szablonów i zacząłem w tym się nimi posługiwać. Przez zużycie one się deformują. Dla mnie troszkę niezręczną sytuacją jest porównywanie się ciągle z tak wybitnym artystą jak Marek Rotko. To już na początku mówiąc, ale powiedziałbym coś takiego, że może to jeśli rzeczywiście moja twórczość będzie w większej mierze tematem tego spotkania, to
to ujawni się również to, że ja korzystam w bardzo dużym stopniu z tradycji, z doświadczenia poprzedzających mnie malarzy. Traktuję malarstwo po prostu jako zdobycz nas wszystkich. Cywilizacji, formacji. Tak, i tak samo jak w wypadku cywilizacji czy innych osiągnięć. Jeśli jest geometria, jeśli ktoś używał linii i sprawiło mi to przyjemność, ja próbuję zastosować czy spróbować ten gest, prawda, jeśli jest mi potrzebny. Nawet bardzo różne gesty, także są fragmenty bardzo ekspresyjne i figura i w moim malarstwie i próba uproszczonej jakichś kształtów ciała. Ale powiedział pan w jednym z wywiadów, że zastosował pan szablony po raz pierwszy w akcie desperacji, że jakiegoś takiego były następstwem próby wyjścia z impasu, z znudzenia, zmęczenia gestem, takim dekoracyjnym malarstwem. No nie będę ukrywał, że dzisiaj to już nie jest to samo, jak studenci przynoszą mi pracę z napisami na płótnach, czego nie pochwalam, ale w czasach, kiedy ja zaczynałem używać szablonu, to była to jeszcze rzadkość. Nie jestem odkrywcą pisma, to tego na pewno nie, dlatego że nawet szukałem przykładów w malarstwie wcześniejszych epok używania liter, prawda? W renesansowym malarstwie można znaleźć w różny sposób napisane przynajmniej podpisy artystów czy inskrypcje, litery, prawda? No, naprowadzające. To się pojawiało, tak. I to było dla mnie uspokajające. Nie miałem takiej odwagi. Nie wiem, jakbyśmy mieli możliwość spytać Marka Rotki, czy wprowadzenie takiego nierównego kwadratu, prawda, z lekko ruszanego było, przyprawiało go odrżenie, że działa wbrew regułom, że posługuje się czymś, czego nikt jeszcze nie spróbował i szukał dlatego usprawiedliwienia, tak. Prawda? Ja mówię w tym sensie, stosowanie liter było, tak jak mówię, jak w tym zacytowanym fragmencie, no wiązało się to z pewnym przekroczeniem, więc było takim ważnym gestem wtedy. A proszę powiedzieć, czy oglądając tę wystawę, nie brakowało panu właśnie jakiejś narracji, jakiegoś komunikatu, takiego publicystycznego wątku, który jest obecny w pana twórczości, czy jakby to osobiste to doświadczenie nie przeszkadza często w odbiorze innych wystaw i w pana wypadku, jak pan to odbiera? Czy... Mówi pan o moim odbiorze? Tak, tak. Marka Rotki. Poprzez swoją twórczość, poprzez swój tak specyficzny język, czy właśnie ma pan jakiś niedosyt wypowiedzi? Czy u Rotka mi nie brakuje tekstu? Nie powiedziałbym, że to już by było troszkę... Nadużycie. Tak. Czy nie brakuje mi narracji w tym malarstwie? Nie, no absolutnie nie jest to porównywalne. Ja mam olbrzymi szacunek do malarzy, którzy wnieśli zwłaszcza tak wiele jak Marek Rotko. Także... Tu powiedział właśnie pan coś niezwykle cennego, mówiąc o szacunku dla malarzy. Wcześniej jeszcze mówił pan o studentach, którzy przenoszą często pracę i nie wiedząc, nie mając świadomości o swoich poprzednikach. Wydaje mi się, że to jest niezwykle słuszna myśl, ważna w rozwoju artystycznym, żeby dostrzec to, co właśnie było przed, to, co miało miejsce w rozwoju dotychczasowym. Wydaje mi się, że właśnie jest niestety nagannym takim wyrazem współczesnych artystów jest to, że nie są świadomi tego swoich poprzedników. Jak pan to ocenia? No, nie wiem, bo na to pytanie jest mi trudno odpowiedzieć, bo
bo to jest już poważne podejrzenie, że ktoś jest nieświadom swoich poprzedników. Ja zakładam, że znamy, prawda, że sztuka w jakiś sposób rozwija się, a pracując jako w pracy pedagogicznej, prawda, zwracam uwagę na to, że jeżeli się studiuje na akademii, to człowiek będzie miał zawód artysty i obowiązuje go znajomość historii sztuki. Dzisiaj coraz trudniej jest posiąść pełną wiedzę, bo malarzy jest coraz więcej i dostępność przez internet jest już tak łatwa, że ja sam jestem zaszokowany, jak te gesty malarskie różnią się minimalnie albo powstają bardzo podobne i trudno jest nawet posądzać kogoś o nieznajomość i celowe plagiat czy nadużycie. By jeszcze bardziej obronić to, co pan mówi, tutaj jeszcze właśnie zdjęcie z pracy, gdzie zmierza się pan, siłuje się pan z twórczością swoich kolegów, z malarzy, co też jest dowodem takiego szacunku dla twórczości innych artystów, gdzie osłuchuje niemalże pan, czy analizuje ich konwencje, ich stylistykę. Tutaj widać chociażby to badanie kolorystyki. Wydaje mi się, że w pana twórczości jest niezwykle silny ten moment, ten motyw takiej świadomości historii sztuki. No tak, ja przypominam sobie, jak powstał ten obraz. Ja po prostu wypisałem nazwiska podczas pleneru kolegów malarzy, którzy byli uczestnikami i przestrzeń pod ich nazwiskami zostawiłem im do zadysponowania. Wtedy sam malowałem taki barwny alfabet i więc troszkę oni zasugerowali się i poszli właściwie pod takimi pasami zadziałali, ale proszę zwrócić uwagę na różnicę w charakterze, prawda, tej kreski, tego gestu malarskiego. To wystarczający dowód tej różnorodności i piękna, jakie malarstwo może daje, jakie oferuje. Tak, także to bardzo sobie cenię ten obraz i to doświadczenie wynikające z niego.